Witam w magazynie F1 w tradycyjnym już gronie. Ze mną eksperci Gazety Wyborczej i Sport.pl Radosław Leniarski i Łukasz Dzień dobry. Cegliński. Dobry. Zaproponuję troszeczkę wywrócenie naszego tradycyjnego scenariusza. Robert Kubica w Walencji pojechał bardzo dobrze, zajął piąte miejsce i awansował na szóste w Mistrzostwach Świata w klasyfikacji generalnej, ale to, co zbulwersowało czy też zainteresowało opinię po wyścigu w Walencji, nie jest dobry występ Polaka, ale wydarzenia po wypadku Marka Webera, protest Ferrari, który jest wściekły na wyjazd samochodu bezpieczeństwa i na to, jak się zachował w tej sytuacji Lewis Hamilton. Może wyjaśnijcie, dlaczego Ferrari jest wściekłe, na co i na kogo? Najpierw o wypadku Webera. Wypadek Webera, według mnie, ja bym obwiniał niestety Heikki Kovalainena jadącego w Lotusie za zbyt wczesne hamowanie. No, ktoś, kto jedzie samochodem z prędkością 280 na godzinę, po prostu no, jakiś tam sekwencji wydarzeń się spodziewa. Nie spodziewa się, że ktoś 100-150 metrów przed metą nagle zahamuje. I moim zdaniem to tak mniej więcej wyglądało No i Weber był ofiarą w tym, czyli nie zdążył skręcić, uderzył w koło, wyleciał w powietrze. No i niestety całe szczęście, Że że nic mu jakby się nie nic stało. mu się nie stało. Natomiast no moim zdaniem była to wina Kovalainena. No i od tego miejsca się zaczęło całe zamieszanie na torze. Ferrari jest wściekłe dlatego, że Lewis Hamilton nie ustawił się za samochodem bezpieczeństwa, który wjechał po wypadku Webera, tylko go wyprzedził. Nie powinien tego robić, to jest złamanie przepisu. Alonso, który się zastosował do przepisów, na tym stracił. Człowiek, który złamał przepisy, zyskał, czyli Hamilton. Ferrari po prostu krytykuje. Czas podjęcia decyzji okaże, czyli bardzo Dla długi Hamiltona. dla Hamiltona. I samą karę, czyli no, łagodność głównie tej kary, czyli przejazd No właśnie, przez tor, przypomnijmy, przez zwrócę alejkę się z pytaniem serwisową. do Łukasza. Lewis Hamilton został ukarany za to, że wyprzedził safety car, ale został ukarany po przejechaniu 14 okrążeń przejazdem przez pit lane. Wtedy przejazd przez pit lane zajął mu tylko tyle czasu, że nie stracił swojej drugiej pozycji. Alonso był już bardzo daleko na 9. miejscu. Czy ty uważasz, że ta decyzja okaże była słuszna i słusznie wymierzona? Słuszna była na pewno, tylko są dwa pytania. Czy nie za późno? A odpowiedź mi tak, za późno, bo to było bodajże 14 okrążeń, Tak. kilka, prawie pół godziny później. Tak. No to jest bardzo długi czas. A po drugie, czy była adekwatna? No i tu można się spierać, bo teoretycznie Timo Glock za lekceważenie niebieskich flag po wyścigu dostał 20 sekund. Hamiltonowi zabrało to kilkanaście z racji tego, że ta aleja serwisowa w Walencji jest wyjątkowo krótka. Ten timing, czyli to opóźnienie kary, no tyle dało Hamiltonowi, że Kamui Kobayashi, który jechał świetnie, ale jednak wolniejszym Sauberem, tak skutecznie powstrzymał stawkę z tyłu, czyli Johnsona Buttona, Kubicę, Rubensa Barrichello, tak, że po prostu Hamilton mógł sobie na tą karę pozwolić, po prostu przejechał przez boksy, nic na tym nie stracił. No, kilka szybkich kółek zrobił, jak się tylko dowiedział, że tak, tak że jest jakiś problem. Czy nie uważacie, że po prostu ślepe dyktowanie kary tutaj nie zadziałało? Powinna być ta kara taka, aby Hamilton stracił miejsce, czyli nie trzymamy się tego kurczowo przejazdu przez pit lane, tylko na Więc przykład ja na dodajemy początku sekundy. rozumiałem, że to opóźnienie tej kary wiąże się z tym, znaczy opóźnienie z jakąś decyzją, wiąże się z tym, że tam właśnie ci stewardzi, którzy mają przed sobą 189 tysięcy ekranów i mnóstwo danych z każdego narożnika toru, no to właśnie zastanawiają się, tak, jak to zrobić, żeby człowiek został ukarany, no tak, żeby nie zyskał na złamaniu przepisów. Tymczasem się okazuje, że nie wiem, oni tam no, myśleli nad czym innym. Ja nie rozumiem, prawdę mówiąc, bo normalnie w grze, nie wiem, w piłce nożnej czy tam w jakiejś innej grze, dużo mniej jakby skomplikowanej, jakby mniej technologicznej, no to karę się wymierza natychmiast, prawda? To jest idea jakby, no, jeżeli ktoś złama przepis, natychmiast jest karany. A tutaj, kiedy mają mnóstwo danych, mnóstwo jakby bazy do podjęcia decyzji, no to czekają, aż no, nabiera śmieszności ta kara.